Wieliczka, miejscowość pod Krakowem, 20 lat niecałe temu kupowałem mieszkanie, zapłaciłem 140 tysięcy złotych za 55 metrów. Dzisiaj takie mieszkanie kosztuje około 600 tysięcy złotych. Jeżeli ktoś kupuje mieszkania w małej miejscowości, poczeka i faktycznie na nie zarobi z przedazyskiem, to też w przyszłości może mu to pozwolić na wejście do dużych miast. Wiadomo, że mentalnie trzeba przekonać do tego rodziców, co nie jest łatwą rzeczą, bo starych drzew się nie przesadza, ale... Cześć, witamy Was serdecznie, Marcin i... Darek, cześć! W kolejnym materiale o nieruchomościach i biznesie. Zanim zaczniemy opowiadać, co dzisiaj ciekawego przygotowaliśmy dla Was, przypominamy o tym, że warto subskrybować nasz kanał, po to, żeby nie omijały Was kolejne nagrania, więc zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie i komentujcie, nam to też bardzo pomoże. A dzisiaj będziemy rozmawiać o temacie dość popularnym, ponieważ kredyt 2% rozgrzał rynek do czerwoności. Ludzie zastanawiają się, czy kupować nieruchomość, gdzie kupować nieruchomość, jak zrobić, żeby z mieszkania, które kosztuje 900 tysięcy, nagle się zrobiło 600, żeby dało się kupić w kredycie bezpieczne 2%. Także ludzie stoją przed wieloma pytaniami. Czy kupować mieszkanie na przykład w dużych miejscowościach, czy w małych? Pytanie do Ciebie. W dużej czy w małej? No to jest ciekawe pytanie, bo wszystko zależy od tego, jaki mam budżet i jaki mam cel, jeżeli chodzi o zakup samego mieszkania. Jeżeli to jest nasze pierwsze mieszkanie, no to znowu, jeżeli mieszkam w niedużej miejscowości i pojawia się nowy inwestor czy nowy deweloper, który buduje właśnie bloki, jest to jedna z pierwszych takich inwestycji, to myślę, że warto się nad nią pochylić, dlatego że jak jest nowy inwestor i powstają pierwsze bloki, to jest szansa, że będą potem powstawać następne i kupując tutaj na starcie możemy zyskać dużo na wartości takiej nieruchomości. Docelowo bloki, jeżeli w miejscowości powstają, to znaczy ten rynek się pojawia i będzie też na pewno zapotrzebowanie na najem. Na pewno będzie potrzebować mniejszą wielkość gotówki, dlatego że te miejscowości, które są obwarzankami, jak to się mówi, dużych miast, albo są w ogóle mniejszymi miejscowościami, to tam cena z metra może być w granicach 6,5-7 tysięcy złotych. Podobnie co do dużego miasta, to jest dużo korzystniej kupić sobie tam. Co ciekawe, dużą składową tej ceny metra jest działka, która już w mieście jest bardzo droga, a w tych miejscowościach, gdzie dopiero ten rynek deweloperski powstaje, można powiedzieć, jest dużo niższy. Okej, czyli rozumiem, że Ty rekomendujesz zakup mieszkania w małej miejscowości i uważasz, że to za... Ja powiem szczerze, że mała miejscowość to jest dobry moment na to, żeby zacząć inwestycje w nieruchomości. Jeżeli planujecie zaczynać inwestycje w nieruchomości jako nowy inwestor, to żeby się nie sadzić z kredytami, które dzisiaj są bardzo drogie, albo z jakąś dużą gotówką, to warto sobie znaleźć ciekawą miejscowość, która jest perspektywiczna, która ma na przykład uczelnie wyższe, która ma fajny zakład pracy, który gdzieś powstaje albo będzie powstawał i w tej miejscowości próbować znaleźć mieszkanie na rynku pierwotnym. Albo zakłady pracy, też różne fabryki. Natomiast co ja tutaj dodam, myślę, że to co powiedziałeś jest ok. Natomiast warto zaznaczyć, że jeżeli pochodzisz z małej miejscowości, ja bym na przykład osobiście odradzał osobie, która pochodzi z Warszawy i myśli o zakupie pierwszego mieszkania, że wyjedzie sobie gdzieś na Podhale i kupi pierwsze mieszkanie albo domek w jakiejś małej wiosce, no nie? Wiesz, jeżeli jesteśmy z małej miejscowości i gdzie tam jest, nie wiem, 20 tysięcy mieszkańców, znamy tą miejscowość, kojarzymy, czy się w ogóle mieszkania wynajmują, czy się nie wynajmują, to wtedy jak najbardziej tak. Natomiast miejscowość, z której ja pochodzę nawet, mała miejscowość, 20 tysięcy mieszkańców, co ciekawe, cena najmu za mieszkanie to jest około 2-2,5 tysiąca złotych miesięcznie. A ile kosztuje mieszkanie? Wiesz co, około 6-7 tysięcy za metr kwadratowy. Więc co ciekawe, porównując sobie Kraków, prawda, gdzie znaleźć dzisiaj w Krakowie mieszkanie za 11 tysięcy za metr, to jest już dobra oferta, prawda? A cały czas mieszkania się wynajmują. Niektóre po 2,5-3 tysiące. Kwestia jest tylko rentowności i zobaczenia tego, gdzie ten najemca będzie, jak długo będzie wynajmował. Też te mniejsze miejscowości, mieszkania w mniejszych miejscowościach czasami są inne powody. To nie jest mieszkanie inwestycyjne, tylko jest mieszkanie, które kupuje sobie ktoś, żeby mieć niedaleko od domu rodzinnego, na przykład, a chce już sam mieszkać. Tak? Zdarza się w okolicach Krakowa, że powstają inwestycje i to są, rzadko się budują deweloperzy w miejscowościach tych około Krakowa, bo tam jest zabudowa jednorodzinna albo wielorodzinna, ale niska, nagle się pojawia blok z windą. To zdarza się tak, że ktoś przeprowadza się z domu rodzinnego razem z rodzicami, czyli jakby sprzedają ten dom, który jest za drogi w utrzymaniu, trzeba do tego jeszcze pilnować tam dużej działki i tak dalej. Wiadomo, że mentalnie trzeba przekonać do tego rodziców, co nie jest łatwą rzeczą, bo starych drzew się nie przesadza, ale wtedy można kupić dwa mieszkania i mieszkanie na dole dla rodziców, gdzie sobie mają w komfortowych warunkach, sobie mieszkają,
mają windę, dziecko ma u góry, więc z wnukami się mogą też dziadkowie zająć. Natomiast no, komfort życia jest dużo lepszy i koszty życia są dużo mniejsze. Tak, ale nawet deweloperzy z naszej społeczności z Flatfopli potwierdzają, że jeżeli realizują inwestycje deweloperskie w mniejszych miejscowościach, te mieszkania też im schodzą bardzo szybko. Więc to też pokazuje, że to zapotrzebowanie jest i to, co najważniejsze, teraz, gdy wszedł kredyt 2%, to też jest świetna okazja dla osób, bo czasami na przykład, jeżeli jesteś singlem i chcesz sobie kupić mieszkanie na kredyt 2%, czyli masz ten budżet na poziomie 600 tysięcy złotych, mhm. prawda? Z swoją opłatą wstępną. No to za 600 tysięcy złotych mieszkanie w Krakowie kupić da się, nadal się da, natomiast mocno już nam się ogranicza ten metraż, prawda? Żebyśmy mogli się wyrobić w tym budżecie. Natomiast jeżeli chodzi o mieszkania na takich mniejszych miejscowościach, to naprawdę możemy kupić nawet całkiem fajne i duże mieszkanie. To prawda. No to dobra, czyli co? Czyli możemy zakończyć materiał dzisiaj z twierdzeniem, że tylko i wyłącznie mieszkania w małej miejscowości, tak? No nie, tak jak powiedzieliśmy na początku, to wszystko zależy od tego, po co kupujemy takie mieszkanie i dlaczego. To, co jest moim zdaniem fajne w małych miejscowościach, to jest to, że ten rynek popytowy będzie cały czas rósł jeszcze, więc będziemy mogli na tym mieszkaniu, na wzroście wartości nieruchomości zarobić. Te działki, które dzisiaj są tanie w małych miejscowościach, one też z czasem będą coraz droższe, więc siłą rzeczy koszt wybudowania metra kwadratowego będzie droższy. Natomiast w dużych miastach, takich jak na przykład Kraków, Warszawa, Łódź czy Poznań, ta cena z metra będzie szła, ale nie tak dynamicznie. Przykład Wieliczka, miejscowość pod Krakowem, miasto można powiedzieć pod Krakowem, które ma bardzo duży ruch turystyczny. 20 lat niecałe temu kupowałem mieszkanie, zapłaciłem 140 tysięcy złotych za 55 metrów. Dzisiaj takie mieszkanie kosztuje około 600 tysięcy złotych. Więc to tylko pokazuje, że z biegiem czasu, wiadomo, ktoś powie inflacja, kredyt i tak dalej, ale mówimy o czymś, co jest takim obważankiem Krakowa. No wiadomo, że mieszkańcy Wieliczki by się obrazili, że mówię o Wieliczce jako obważanek Krakowa, ale chodzi o to, że jest niedaleko odległość, dobra komunikacja, tu jest połączenie kolejowe, więc jak na takie rzeczy zaczniemy zwracać uwagę, na dojazd do dużych aglomeracji, gdzie jest dobra praca, gdzie jest życie, to takie towarzyskie, wieczorne i tak dalej, to zobaczycie, że te miejscowości będą dużo zyskiwać na metrze kwadratowym. Natomiast z dużych miast, jak zobaczycie, to też coraz więcej ludzi odchodzi na zewnątrz, bo centrum miasta jest przeznaczone pod najem krótkoterminowy. Tak, dokładnie. Coraz więcej mieszkań, które sprzedaje się w Krakowie, są dedykowane pod najem krótkoterminowy. Nawet tak samo fundusze inwestycyjne, które zakupują nieruchomości w Krakowie, to nawet jak teraz ostatnio mieliśmy okazję towarzyszyć przy takiej transakcji, no to pierwsze pytanie, jakie dostaliśmy od funduszu, to było, czy jesteśmy w stanie zorganizować im to, żeby te mieszkania były wynajmowane na krótki termin, przygotować całkowitą kalkulację, jak to będzie wyglądało. Więc pokazuje to tylko, że fundusze inwestycyjne, czyli ten klient, który się zmienia w centrum, chce wycisnąć z tego jak najwięcej po prostu. No ale to jest też ciekawe, jeżeli chodzi o zakup mieszkania w małej miejscowości, że to też jest poniekąd możliwość dla osób z trochę mniejszym budżetem, żeby wejść w ten świat nieruchomości i zacząć w ogóle działać. Tak naprawdę, jeżeli ktoś kupuje mieszkania w małej miejscowości, poczeka i faktycznie na nich zarobi, sprzeda zyskiem, to też w przyszłości może mu to pozwolić na wejście do dużych miast. Tak, no dzisiaj większość inwestorów, którzy już są dość długo na rynku nieruchomości, oni zaczynali na rynku nieruchomości, który się budował w 2006-2007 roku, czyli też kupowali te nieruchomości w bardzo atrakcyjnych cenach. Często było tak, że przeżyli pierwszy kryzys, ten, który był w 2007-2008 roku. No i teraz oni mówią, jak trzeba robić, żeby inwestować, bo te ceny nieruchomości poszły do góry. Ja myślę, że w tych małych miejscowościach jesteśmy przed takimi wzrostami, więc ja bym się chętnie rozglądał w tych miejscowościach właśnie około dużych miast, zakładów pracy, czy w miejscach, gdzie są uczelnie, po to, że to są miejsca, które na pewno się będą mocno rozwijały. Duże miasta, trzy cechy, lokalizacja, jeszcze raz lokalizacja. Tak jest. I w dużych miastach trzeba mieć trochę większy budżet, natomiast to też może być inna osoba, która kupuje taką nieruchomość. Czyli jeżeli jesteś osobą młodą, która chce zakupić swoje pierwsze mieszkanie, rekomendujesz bardziej duże miasto czy małe miasto? Nie ma opcji. Jak chcę kupić mieszkanie dla siebie, to 2%, żeby wykorzystać, więc optymalnie duże mieszkanie do kredytu 2%, więc to będzie mniejsza miejscowość. Naprawdę komunikacja dzisiaj jest bardzo dobra z dużymi aglomeracjami, czy to pociągowa, czy samochodowa, czy busowa, czy autobusowa. I szedłbym w tą stronę, żeby sobie kupić fajne mieszkanie. Okej. Dlatego, że mieszkania, za jakiś czas zakupimy sobie mieszkanie 30-metrowe i będziemy chcieli, bo się nam życie poukłada, będziemy mieli za chwilę żonę, dzieci, będziemy planować i będziemy chcieli kupić 60-70-metrowe. Będą bardzo drogie mieszkania i na nie już nas nie będzie stać, będziemy musieli wynajmować. Też warto moim zdaniem podkreślić, że
Trochę zmienia się to, w jaki sposób pokolenie przeżywa swoje życie. Górnolotnie zabrzmiało trochę. Pięknie. Ale chodzi o to, że dawniej było tak, że osoby młode, które były tam pierwszym pokoleniem w domu rodzinnym, długi czas mieszkali z rodzicami. Nawet to ostatnio trafiło na jakąś statystykę, która to potwierdzała. Teraz jest tak, że młodzi ludzie częściej wyprowadzają się z domu, szybciej chcą wyjść od rodziców. To też jest poniekąd z tego powodu, że lepiej zarabiają młodzi ludzie teraz, mają możliwość po prostu wynajęcia sobie mieszkania i tak dalej. Natomiast dawniej abstrakcją i w ogóle nie do pomyślenia czymś było, żeby w małej miejscowości, z której ja pochodzę, był dom rodzinny rodziców, a żeby dzieci tych rodziców wynajmowały mieszkanie w tej samej miejscowości, w małej miejscowości. A teraz to jest dość powszechne, ze znajomymi rozmawiam, którzy nie chcą wyprowadzać się z tej miejscowości, na przykład do Krakowa, do Warszawy, bo lubią życie w małej miejscowości. Natomiast mieszkanie na przykład z rodzicami już im trochę przeszkadza i zdecydowali się wyprowadzić i to jest naprawdę dość popularny trend, można nawet by tak powiedzieć. Trend, jak to mówią, natomiast to też jest tak, że zależy dużo od chyba tego, gdzie kto przebywa, gdzie się urodził, bo teraz ten styl włoski jest też popularny, czyli niektórzy bardzo długo są z rodzicami, bo jest wybrane, ugotowane, jest bardzo dużo singli teraz, ludzi w otwartych związkach, niekoniecznie muszą mieszkać razem, więc tu myślę, że dla każdego będzie coś dobrego, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości. Trzeba tylko jedną rzecz przyznać, że im wcześniej podejmiemy decyzję, tym będzie ona korzystniejsza dla nas, ze względu na to, że te ceny nieruchomości będą rosły. Mm-hmm. I gdzie byśmy nie przykładali ucha i kiedy, to jeżeli nie będzie jakiegoś dużego konfliktu w Polsce zbrojnego i nie będzie coś bardzo złego się działo, to jednak ten rynek nieruchomości od ich czasu rośnie, rósł i będzie rósł. Skrócone są kredyty. Mhm. Teraz trochę oczywiście zostało poprawione zdolności kredytowe, ale nie ma tego, co było w Stanach. W Stanach ten krach na rynku nieruchomości powstał dlatego, że tam dostawali wszyscy kredyty na tak zwaną gębę. Tak. I ten rynek nieruchomości sam się napędzał, ceny szły do góry. U nas tego nie ma. Mamy ograniczenia przygotowane przez KNF, które ograniczają banki do finansowania. I myślę, że to jest zdrowy rynek nieruchomości, na którym tak naprawdę, jeżeli dzisiaj macie szansę kupić mieszkanie, to kupcie. Bo za jakiś czas będzie tak na zachodzie, czyli 70% ludzi będzie wynajmować, a 30% będzie tylko właścicielami. Tak, jest podobno taka zasada na rynku nieruchomości, żeby nie zastanawiać, czy kupić nieruchomość, tylko kupić i się zastanawiać. Czy dobrze tak, się zrobiło. Tak, bo to co powiedziałeś, że nawet jakby był jakiś konflikt zbrojny w Polsce i tak dalej, to znowu, jakby lokalnie i na jakimś krótkim terminie może być odreagowanie na nieruchomościach. Natomiast jeżeli sobie popatrzymy x lat do tyłu, no to te ceny nieruchomości jednak cały czas są coraz droższe. To prawda. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że trochę pokazaliśmy Wam, jak na przykład można inwestować w nieruchomości w mniejszej miejscowości i że to też jest atrakcyjne rozwiązanie na zakup pierwszego swojego mieszkania.